jako niespodziankę zablokowałam mu lot. Wspaniałe, warto było czekać. Pemberton to jest jakieś miasto związane z ziemniakami. Pierogi smają, widzicie? Czułam się źle, bolał mnie brzuch, czułam się słabo, bolała mnie głowa. Słuchajcie, to jest z tymi krzyczkami jest niedźwiedź. Ja się w ogóle mega pobierałam, jak to zobaczyłam. I można sobie zrobić zdjęcie, jak się jest malutkim, w dużym drzewie. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka MP Vlog. Witam się z wami dzisiaj z Vancouver i stąd będziecie oglądać tego vloga. Pokażę wam pokój, w którym śpimy, ale na sam koniec, dlatego że jest nim teraz turbo bałagan, bo wczoraj przyjechaliśmy i byliśmy bardzo zmęczeni. Zapraszam na film. Patrzcie, prawie jak w Nowym Jorku, tylko nie śmierdzi. Chodzimy sobie po mieście, idziemy na metro, bo planujemy się dzisiaj poruszać komunikacją zbiorową. Zostawiliśmy auto w hotelu i ruszamy w miasto o własnych nogach. Ja jeszcze kulejących. Czemu kuleję, to możecie się dowiedzieć z poprzednich filmów, także nadrabiajcie. Tutaj znajduje się Vancouver Art Gallery, czyli galeria sztuki. I pod nią są takie krzesełka. Taki poczułam mocny vibe opery w Curychu, bo tam też właśnie pod operą mamy takie fajne krzesełka na placu. Wyjęłam już mojego Revoluta, bo tutaj można po prostu pikać, że tak powiem, kartą w metrze i to się będzie nabijać i później nam policzy po prostu cały dzień jakoś sensownie. Także bardzo wygodna opcja. Jesteśmy już w stacji City Center i ruszamy. Nie wiem w sumie dokąd jeszcze, bo Paweł mi nie powiedział. Naszym pierwszym punktem na liście jest parowy zegar. To jest jedno z takich topowych miejsc tutaj w Vancouver, które zobaczycie chyba na każdym vlogu i na moim też go nie zabraknie. Wy tego nie widzicie, ale my zdecydowanie to widzimy, że ten zegarek źle chodzi. Pokażę wam, która jest godzina. Jest prawie za 15 pierwsza, u niego jest trochę inna godzina. Na prawdziwie co 15 minut odgrywa coś i tutaj ten mechanizm się również porusza, także za minutę powinno coś się tutaj dziać, no więc czekam. Wspaniałe, warto było czekać. Nie no, fajnie, podoba mi się. Tam na górze jest taras widokowy i jedziemy teraz tam zobaczyć, jakie są widoki. Tak to się nazywa i znalazłam to totalnie przypadkiem, siedząc teraz w restauracji. Kupujemy bilety, za dwie osoby wyjdzie 40 dolarów z podatkiem. Większość miejsc bez problemu obsługuje mój Revolut, także również tutaj wpisujemy dane z Revoluta. Thank you.
internetu, bo on ma i mi czasami daje internet. Jako niespodziankę zabukowałam mu lot. Myślę, że będzie ci się podobało. Tutaj jest policyjne auto na środku. Przed chwilą policjanci je tutaj postawili i poszli sobie wziąć kawę w Starbucksie. I powiem wam tak, byłam bardzo zaskoczona wczoraj, że auta stoją tak po prostu na jezdni. Ludzie wysiadają, załatwiają swoje sprawy, nawet nie zjeżdżają na bok cokolwiek, po prostu stoją na jezdni. Ot tak. Strasznie to jest dziwne. No ale my też jeszcze tak zrobiliśmy jadąc do hotelu, bo po trzech okrążeniach stwierdziliśmy, że nie chcemy kolejny raz szukać miejsca. Niemniej zaskakuje mnie to. Tam są samoloty, jednym z nich będziemy lecieć, ale którym? Okaże się, jak tam dotrzemy. Na razie robimy sobie spacer tutaj po porcie i patrzymy na to, że trochę się poprawia pogoda, bo jak widać, jest sporo chmur dzisiaj. Jutro ma być w ogóle dużo lepiej, także jutro będzie jeszcze zwiedzanko, a pojutrze chyba wybierzemy się w góry. Także wiecie, w tym vlogu też będzie się dużo działo i chyba jednak nie będzie tylko Vancouver. Spacerujemy sobie tutaj i czytam te wszystkie rzeczy i niektóre są bardzo dziwne. Tutaj na przykład jest historia ponad 3-kilogramowej żaby. Ona najpierw ważyła 3, a typek ją utuczył na 19. W ogóle jak to jest możliwe, żeby tak bardzo utuczyć żabę? Zobaczcie, można stąd polecieć do Nanaimo. My do Nanaimo płynęliśmy promem i zajęło nam to 2 godziny z całasem, może na szybciej godzinę 40. Ale można też polecieć, wtedy jest najszybciej. My dzisiaj niestety nie lecimy do Nanaimo. Szkoda, bo podobało mi się tam. Dostaliśmy boarding passy. Teraz wam pokażę, jak wyglądają. Takie coś. Mamy być gotowi 15 minut przed odlotem. No i co? I fajnie będzie, czekam. Ty jesteś zadowolony? Możesz mi pokiwać? Tak. Także myślę, że powoli to poprawiło humor. No i cieszę się bardzo. Ja się boję, no bo wiecie, ja się boję latać ogólnie, a taki mam to w ogóle. Ale jak mam gdzieś polecieć czymś takim, no to gdzie jak nie właśnie tutaj. Gdzie one latają non-stop i jest to taki, wiecie, no taka atrakcja turystyczna po prostu, ale też i środek transportu. Safety briefing cards are in the seat backs in front of you. Please pull them out and follow along. Right, seatbelt on. Dostaliśmy takie coś, co mamy założone na plecy. I jakbyśmy mieli wpaść do wody czy coś, to mamy to przesunąć i otworzyć. Więc mam nadzieję, że się nie przyda. Tu jest tak ciasno, że jest moim zdaniem trudniej niż w helikopterze, serio, ale zobaczymy, jak będzie. Jak widzicie, obsługują całkiem dużo linii, więc można naprawdę tutaj nawet do Seattle polecieć. No my robimy dzisiaj taki, wiecie, lot nad Vancouver po prostu. Już pani pilot przyszła. I ruszamy. Pełny.
Vancouver, czas start. Ruszamy w miasto. Nie mamy co prawda dzisiaj konkretnych planów na zwiedzanie Vancouver, ale będzie się to klarowało po prostu w ciągu dnia. Nasz pierwszy plan to dotarcie do wody i złapanie autobusa. Dotarliśmy na miejsce i tam możecie zobaczyć ceny oraz przystanki. Można płacić na łodzi. My płyniemy z pierwszego punktu do drugiego, więc nie jest daleko, bo chcemy się wybrać na market, który wydaje mi się, że widać już gdzieś tam, więc czekamy. Jesteśmy na przystanku sami, ale chciałam wam pokazać tutaj, pod mostem. Nie wiem, czy to widać, ale ile tu jest muszli. Szok. Szok. Ile tu jest muszli wszędzie i tu. I tu. Chyba w życiu nie widziałam aż tylu muszli w jednym miejscu. Idziemy zobaczyć, czy to są pierogis. Ale piękna wiedzianka, oh my god. Są pierogi, ale dziwna wariacja, bo są z czedarem i ziemniakami. Bierzemy małą porcję, żeby sprawdzić. Mamy porcję pierogów na pół, nie jest taka duża. Także dzisiaj na śniadanie bierzemy dziwne rzeczy z targu. To są pierogi z czedarem i ziemniakami, a drugie są z ziemniakami i cebulą. Pachną jak polskie. Jedzeniem, ale jest też taka sekcja z jedzeniem, które możecie sobie kupić i zrobić sami w domu. Więc są i owoce morza, i jakieś kiełbasy, no generalnie różne różności, dużo mięsa różnorakiego, możecie zobaczyć teraz zresztą, no i dużo słodkości różnych. Przy markecie są takie miejsca, w których można zjeść, strasznie usyfione i w ogóle widzieliśmy jakiegoś bezdomnego, który przy jednym siedział i jerał fajki, nieważne. Ale chciałam wam pokazać, jakie są tutaj zasady, że można sobie tutaj zjeść, siedzieć maksymalnie 30 minut, żeby nie przesadzić i wiecie, żeby inni mogli skorzystać, a na samym markecie jest około 50 stoisk z jedzeniem, także naprawdę jest czym wybierać, a my wybraliśmy niedobre pierogi. So I take my
spędziliśmy właśnie przewspaniałe pół dnia tutaj przy Kitsilano Beach i tak naprawdę jest to miejsce, które poleciła nam pani, którą poznaliśmy w Comox. Bardzo się cieszę, że nam je poleciła, bo było tutaj bardzo fajnie, relaksująco, dużo bardzo lokalsów, mało turystów, generalnie dużo przestrzeni, dużo miejsc, gdzie można się wyciszyć, więc bardzo, bardzo polecamy to miejsce, jeżeli szukacie czegoś spokojniejszego właśnie w Vancouver. Chyba mają to jakąś inwazję japońskich żuków. Niepokojące to jest. A tutaj w tej dzielnicy dużo właśnie jednorodzinnych domków, bardzo fajnych jest, mniejszych, większych, dużo takich budynków, gdzie jest dużo rodzin, także można troszeczkę podejrzeć, jak ludzie tutaj mieszkają, ale wydaje mi się, że dość drogo tutaj musi być, dlatego że to wszystko jest takie, wiecie, super zadbane i w ogóle ładne. Witam się z Wami dzisiaj z samochodu. Trochę się muszę garbić, jak pewnie się Wam odbija w moich okularach. Postawiłam Was na plecaku, dlatego że nie mam tutaj statywu. W sensie wiełam statyw, ale oczywiście nie spakowałam go teraz ze sobą na wycieczkę. Dlatego że dzisiaj nie będziemy zwiedzali Vancouver, dzisiaj jedziemy do Whistler i do drugiego miasta, którego nazwy nie pamiętam, bo jedno miasto poleciła nam pani, to którego nie pamiętam, a Whistler jest bardzo, bardzo znanym kurortem narciarskim tutaj i takim, wiecie, miejscem, takie, no my się teraz śmiejemy, takie Zakopane albo Zermatt tutaj okoliczny. No i stwierdziliśmy, że mamy ochotę się właśnie wybrać w góry, więc jedziemy tam, tym bardziej, że miasto już przez te kilka dni nas bardzo mocno zmęczyło. Wczoraj wy tego nie widzieliście, no bo ja też, no nie wszystko nagrywam, wiadomo, tylko część tego, co robimy. Ale dość wcześnie po południu schowaliśmy się na ponad godzinę do hotelu, bo po prostu mieliśmy już tak oboje dość. Natężenie dźwięku, wiecie. W ogóle to jest ciekawe, dlatego że ja pamiętam, że ja uwielbiałam Nowy Jork i zastanawiam się, czy teraz, czy ja się tak zmieniłam, czy świat się tak zmienił, bo Nowy Jork był dla mnie ciekawy, coś tam się działo i tak dalej. Natomiast tutaj, pomimo tego, że są miejsca Vancouver, które bardzo mi się podobały, jak na przykład plaża, na której wczoraj byliśmy, Kitsilano, to są takie, które mnie bardzo, bardzo męczą i bardzo szybko męczą, więc te wszystkie dźwięki głośne i tak dalej są dla mnie po prostu trudne do zniesienia i teraz też rozumiem, dlaczego w wielu miejscach kiedyś podróżując dość szybko czułam się źle, bolał mnie brzuch, czułam się słabo, bolała mnie głowa. To wszystko była po prostu kwestia tego, że to natężenie bodźców z każdej strony było dla mnie zbyt duże. Wtedy tego nie wiedziałam, teraz to wiem, jest mi z tym łatwiej. Też jest mi łatwiej dzięki temu jakoś tak to wszystko, wiecie, dawkować sobie, tak? No nie miałam do siebie pretensji o to, że schowaliśmy się w hotelu na godzinę, potrzebowaliśmy tego oboje i było okej. Natomiast, no faktycznie, duże miasta już działają na mnie trochę inaczej niż kiedyś. Być może ja się zmieniłam, ale wiecie, ja też jestem z mojego miasta, więc w Szwajcarii nie mam aż tak dużych miast jak tutaj, więc no nie mam tego na co dzień po prostu. Jesteśmy już w Whistler, godzina 45 drogi od Vancouver, także nie jest daleko, ale też nie jest jakoś super blisko. Miejsca bardzo dużo, ludzi bardzo mało, jest kilka tych parkingów, my jesteśmy na trójce. No i generalnie stąd właśnie jest dość blisko do centrum wioseczki.
Tam po lewej stronie, nie wiem czy widzicie, ale tam są również jakieś gondolki, można sobie gdzieś wjechać, ale my tego nie mamy dzisiaj w planach. Ale jako, że jest to miejscowość turystyczna, no to oczywiście mamy tutaj już na parkingu informację, żeby zamknąć samochód, że są tutaj przestępstwa, kradzieże, no i niestety chyba wszędzie teraz tak jest. Weszliśmy na główną uliczkę i tutaj najpierw udamy się na spacer jedną stroną, ale już możecie zobaczyć po prawej i po lewej wszędzie sklepiki, ale nie tylko z pamiątkami, ale też z takimi sportowymi ubraniami, dużo ubrań w sumie. No i oczywiście kosze, bo tutaj wszędzie również segregują odpady. Podobno w tych okolicach bardzo często można spotkać niedźwiedzie, dlatego w mieście są również takie informacyjne niedźwiedzie, które mówią nam, że kiedy je spotkamy, mamy nie biegać, mamy spokojnie się wycofywać, trzymać psy na smyczy i przede wszystkim nie karmić tych misiów, dlatego że to później dla nich jest tak naprawdę niebezpieczne, bo one się przyzwyczajają do ludzi, są niebezpieczne dla nas, a same mogą stracić życie, jak się za bardzo zbliżą. Wiecie, jak to jest tutaj w tych okolicach. No i generalnie mieliśmy trochę nadzieję, że spotkamy tutaj jakiegoś misia, ale póki co się jeszcze nie udało. Zobaczymy, jak będzie w drodze powrotnej, bo faktycznie przez cały czas mieliśmy informację, że one gdzieś są. Powoli zmierzamy już w stronę parkingu. Winter nam się podobało. Myślę, że fajnie byłoby tutaj wpaść zimą, albo w ogóle na dłużej teraz, żeby po jakichś szlakach pochodzić czy coś. Także bardzo ciekawe miejsce. Wcale nie było tak dużo ludzi. Nie wiem, jak to jest w takim głębokim sezonie, kiedy są tłumy, bo z tego, co nam opowiadają ludzie, to tłumy tutaj też są. Ale teraz było bardzo, bardzo fajnie. Nie wracamy jeszcze w stronę Vancouver, jedziemy jeszcze do Pemberton, bo to jest miasto, które również polecała nam pani, której imię niestety nie pamiętam, która poznała mnie w Comox. Whistler ma duży dworzec autobusowy, więc myślę, że można też całkiem sprawnie dojechać tutaj właśnie komunikacją zbiorową. Niekoniecznie trzeba samochodem, chociaż wiadomo, no, jak to w Ameryce, łatwiej się tutaj ogólnie porusza autem. Jesteśmy już w Pemberton i na pierwszy rzut oka jest to zdecydowanie mniejsze i skromniejsze niż Whistler. Wydaje mi się, że Pemberton to jest jakieś miasto związane z ziemniakami, bo absolutnie wszędzie tutaj mamy coś związanego właśnie z ziemniakami. Jest to ciekawe. Samo miasteczko jest naprawdę takie nieduże, więc dość szybko udało nam się je obejść. I chyba kiedyś mieli stację kolejową, nie wiem czy teraz ona działa, dlatego że nadal coś takiego jest. No i jest takie zadoszone miejsce, gdzie można sobie odpocząć, posiedzieć, zjeść coś, no i chyba też odbywają się tutaj jakieś imprezy. Downtown Community Barn, czyli zrobili taką niby stodołę, w której można sobie posiedzieć, usiąść, odpocząć. Zobaczcie, są takie stoliki, wszystko jest przygotowane, zagospodarowane. No fajnie. Słuchajcie, mamy niedźwiedzia. Jedź trochę, jedź. To jest niedźwiedź, tylko ja nie wiem, czy go... Kurde, zwolnij. Jest! Tutaj, centralnie, tu. O, tu za krzaczkami jest. Dobra. Stój. O, to jest malutki niedźwiadek. Jest, tam ucieka, widzicie? Ucieka maluszek. Jejku, jaki cudny maluch. Biedny, ciekawe, gdzie mamusia. Aż się zatrzymaliśmy, żeby z daleka zrobić mu filmik, zdjęcie. No bliżej się nie zbliżę, wiadomo, dla jego bezpieczeństwa się oddalamy, a nie przybliżamy. Więc zatrzymaliśmy się trochę dalej, a ja mam turbo po prostu, słuchajcie, zooma, żeby pokazać wam tego pięknego niedźwiedzia. Jedziemy teraz na Pemberton Meadows. No i tak myśleliśmy, że może gdzieś tutaj się uda zobaczyć tego niedźwiedzia. I wiecie co? Jak jechaliśmy, zobaczyłam bardzo dużo krów. I mówię to po was, zobacz ile krów, tutaj prawie jak u nas w Szwajcarii, że wiecie, taki widoczek.
I tak patrzę na te krowy i coś biegnie od nich czarnego. Najpierw pomyślałam, że pies. Ale po chwili do mnie dotarło, że pies tak do końca nie biega. I faktycznie to był mały czarny niedźwiedź, co no, sugeruje nam, że gdzieś niedaleko jest jego mama i być może jego rodzeństwo, bo był naprawdę malutki. Nie podchodziliśmy zbyt blisko, zatrzymaliśmy auto, on podszedł do nas, ale podszedł do nas tylko do krzaczków, nie odważył się dalej, później zaczął odchodzić. No więc my też ruszyliśmy, odjechaliśmy od niego za krzaczki dość daleko, żeby po prostu go nie straszyć, nie płoszyć. No i tam widzieliście, zrobiłam troszeczkę filmik, no i zdjęcie, które wygląda jakby robione było ziemniakiem. Ale cieszę się, że chociaż tak się udało zobaczyć tego niedźwiedzia, dlatego że przez cały pobyt na Vancouver Island niestety ani raz nam się to nie udało. A tutaj cieszę się bardzo, że niedźwiedź się trafił. Malutki, śliczniutki, nadal niebezpieczny. Pamiętajmy, że to jest dzikie zwierzę. I zawsze jak zobaczycie małego niedźwiedzia, no to uważajcie, bo gdzieś w okolicy najpewniej jest jego mama. Także jest niedźwiedź w naturalnym środowisku, bez żadnych birdwatchingów specjalnych. Pemberton Meadows, 2,5 godziny drogi od Vancouver, ale opłacało się, bo widzieliśmy niedźwiedzia. I teraz mówiąc szczerze, cały czas kminimy, czy to był mały niedźwiadek, czy to po prostu był mały niedźwiedź. Dlatego, że on był dość daleko, a nawet jak był trochę bliżej nas, jak do nas podszedł, kiedy zatrzymaliśmy auto przy drodze i ja robiłam mu z daleka fotki, przynajmniej próbowałam, to on się nadal wydawał nie za duży, ale czarne niedźwiedzie generalnie są mniejsze. A on był jednak w takiej odległości, że trudno jest nam stwierdzić, ale wydaje mi się, że to mógł być mały niedźwiedź, nie wiem. Niemniej był, liczy się. A my wracamy już do Vancouver, bo tak jak mówiłam, przed 2,5 godziny drogi przed nami, także jeszcze kawał czasu. Patrzcie, jaka złota godzina, a my, w ogóle mega mi się podoba to patio cały czas, bardzo mi się podobają te palmy tutaj. My się wybieramy na kolację, dzisiaj się wybieramy do indyjskiej restauracji, w której mają dosy. I ja się w ogóle mega podjarałam, jak to zobaczyłam, ponieważ nigdy wcześniej nie zdarzyło mi się znaleźć dosy poza Indiami, a w Indiach bardzo lubiłam je jeść. Dlatego zabieram tam Pawła, żeby mu pokazać, jak taka dosa wygląda. Wam też przy okazji pokażę i jak będziecie gdzieś kiedyś, to polecam spróbować. A w ogóle patrzcie, jak to jest fajnie. Zawsze mi rozwala, jak vlogerzy mówią, patrzcie, jak to jest fajnie, bo tam pokazują siebie, nie? Tak, o, patrzcie, jak to jest fajnie. No, także widzieliście, nie? Jesteśmy na miejscu. Także wchodzimy i mam nadzieję, że nie zawiodą. Są już nasze dosy. Piękna. Wiem, że to się wydaje wielkie, ale to jest leciutkie. Bo to jest cieniutki naleśnik. Autobus. To nasz kopanir, a Pawła ma butter chicken. To jest coś, co ja mam w Indiach wiele razy i bardzo tęsknię, także mega się cieszę, że mogę ten dzisiaj zjeść. Obiecałam szybki room tour na wyjście. Tutaj już możecie zobaczyć nasze spakowane torby, bo dzisiaj już wylatujemy z Vancouver. Pokój generalnie mały, ale całkiem spoko. Mamy tutaj taką malutką mini kuchnię, łóżko rozgrzebane już, wiecie, nie będę z nimi zrobić, bo i tak dzisiaj będą mnie przebierać, więc sami rozumiecie. No i tutaj jeszcze jest fotelik, jest taki potwór, który tak po prostu się drze, że to jest szok, więc go włączaliśmy tylko na chwilę, a potem wyłączaliśmy. Widoku raczej brak, szału nie ma na ulicę, ale pokój całkiem spoko, wygodnie nam się tutaj spało. Już zobaczcie, mam krótkie buty, noga dzisiaj w opasce, bo chcę na lot ją zdjąć. Także bierzemy rzeczy i lecimy do kotka. Ready? Oczywiście to jeszcze nie koniec zwiedzania, dlatego że mamy lot dopiero o godzinie 16, więc o 13 będziemy jechać na lotnisko, a jest przed 10. Także jeszcze wybieramy się na mały spacer, zwiedzanko Vancouver, no i może na jakiś obiad. We'll be right back.
jesteśmy właśnie w turboturystycznym miejscu i zobaczcie, jaki znak i ile tutaj jest ludzi. Jesteśmy przy totemach właśnie w Stanley Parku i no, jest tutaj bardzo dużo ludzi. Sporo osób jeździ na wozach z końmi, przez co tutaj bardzo śmierdzi koniem. No, jestem zaskoczona, jak dużo ludzi tutaj jest. Ale totemy faktycznie piękne. Chociaż my widzieliśmy totemy w Duncan. Jeżeli oglądaliście wcześniejsze vlogi, no to najpewniej możecie to pamiętać. Tutaj są bardzo wysokie totemy, a w Duncan widzieliśmy najszerszy totem na świecie. Więc zapraszam Was do nadrobienia poprzednich vlogów, jeśli jeszcze ich nie widzieliście. Przyznam Wam się, że spodziewałam się, że to będzie turystyczne miejsce, ale nie sądziłam, że aż tak. Tutaj przyjeżdżają ogromne autokary, pełne turystów, zatrzymują się i oni wychodzą, żeby te totemy zobaczyć. Szaleństwo totalne, masa w ogóle turystów z Azji. Jedną z atrakcji tego parku jest takie drzewo, ale już sztucznie podtrzymywane wszędzie. Pokażę Wam, wejdę do środka. Zobaczcie, już widać tutaj, że jest sztucznie podtrzymywane, ale i tak wygląda całkiem cool. No i można sobie zrobić zdjęcie, jak się jest malutkim w dużym drzewie. Tutaj możecie zobaczyć, jak bardzo ono jest podtrzymywane, jak głęboko są wbite takie pale, żeby to się trzymało. No i podobno sporo osób nie zgadza się z tym, że ono powinno być podtrzymywane, dlatego że nie jest to naturalne i ja też tak uważam. To jest, wiecie, tak jak dużo osób się pewnie ze mną nie zgodzi, ale w Polsce również mamy takie drzewa, które są sztucznie podtrzymywane i są nazywane najstarszymi, największymi, w różnych tam kategoriach, a to już nie jest naturalne, no nie oszukujmy się, jeżeli drzewo ma paść, no to padnie, no to po prostu dajmy mu odejść, tak powiem, użyźnić glebę, a nie sztucznie podtrzymujmy, udając, że nic się nie dzieje. No to ewidentnie już nie żyje, jest po prostu atrakcją turystyczną, ale wiecie, o co mi chodzi. Sprawdzamy wagę naszych toreb, bo oczywiście wieziemy tonę prezentów. No i Pawła i wspólna w normie, a moja oczywiście przeciążona, bo wsadziłam tam wino, oliwę i cholera wie co. No, dobra, trzeba się trochę przepakować. Jeszcze Wam pokażę moją torbę, bo sporo osób pytało, czy zakleiłam Rosję, tak jak mówiłam. I tak zrobiłam. Zobaczcie, to są naklejeczki. Tutaj jest koza robiąca kupę. Niestety niefortunnie na mnie tak ją przykleiłam. A tam jeszcze jest niedźwiedź kanadyjski. No, a reszty na razie nie musiałam zaklejać, ale wiecie co? Chyba będę zbierać naklejki i obkleję całą tę torbę. Dobra, przepakowani, idziemy oddać bagaż. Słuchajcie, już nas pytali, czy nie chcemy zrezygnować z biznesu i lecieć ekonomii, dlatego że jest overbooking. Oczywiście powiedzieliśmy, że nie, ale oczywiście, że ja już mam stres, że na pewno mnie wywalą z tego biznesu, tak jak wracaliśmy z Teksasu, więc zobaczymy. Mają tutaj rybki na lotnisku, takie prawdziwe, które sobie tu pływają. Spędziliśmy ostatnie półtorej godziny w Business Lounge'u, w Maple Leaf Lounge. I nie nagrywałam nic, bo mówiłam, że mi się nie chciało. Po prostu piłam sobie kawkę i było spoko, wiecie, taki trochę odpoczynek. Lecimy już do bramki, bo za jakieś 10 minut zaczynamy boarding. I wracamy do kotka! Wsiadamy już do samolotu i jak widzicie, to pierwsze okienko. Ja będę siedziała tam, tylko z drugiej strony, bo mam miejsce 1K. Z tego miejsca żegnam się już z Wami. Film z klasy biznes, którą dzisiaj również lecimy, będzie niebawem, dlatego że postanowiłam zrobić go osobno. Myślę, że będzie Was ciekawo, jak klasa w Lufthansie wygląda. I co, dziękuję bardzo, że byliście ze mną, z nami tak naprawdę podczas całej tej serii w Kanadzie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak macie jakieś pytania, to piszcie śmiało i widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Cześć!